Wiem, że oni nie chcą kupić domu, tylko oni chcą wynająć chatę po prostu inną, bo Dubiel, jak teraz mieszka w centrum, to no nie może się jakby czuć na chyba swobodnie i przechodzą na chatę, nie? Po prostu wynajmują jakiś inny dom, żeby zmienić otoczenie, nie? No bo, na, jak, jak coś to. Bo są jakby plotki, że NAC już nie jest z Dubielem i tak dalej, to jest nieprawda, nie? Oni są dalej razem i zmieniają po prostu lokację, nie? Odłożył, odłożył ten telefon, sprawdzający. Coś. Sprawdzający, coś mi wysłali foty, tak. kurwa, i nie chcę dalej pokazywać. I wiem, że Dubiel y, chyba będzie robił coś takiego z natką, że będą robić takie vlogi. Widziałem bo w ogóle, muszę Wam pokazać taki fragment. Bo ja jestem też w kontakcie z Michem. Jurczygą. Marcin Dubiel. O, to jest to. Ja jestem. Nie w stanie uwierzyć, że to była prywatna inicjatywa Krzysztofa Rozpary. Zresztą. Dobra, ale czy uważasz, że to, że on się zgodził na ten telefon panie? i go załatwił, to znaczy, że Cypis. podziela poglądy swojej żony? I to, to pozróbom Dzięki, pozróbom To jest nieautentyczny po prostu. Ja w ogóle uważam, to ja powiem absolutnie szczerze, że Michał Bogzelbarą powinien pozwać Maćkiem Niedoję. Rewo powiedział, że y, ja. A wiesz, wiesz o co chodzi? Nie. Czemu? No dobra, no to parz. Ja bym chciał, żeby, żebyśmy zrobili sobie taką małą grę. A co, że o plagiat? Nie, Czy, no czekaj, że, zaraz ten, zadam ci pytanie, nie? No. Dlaczego Rewo uważa, że powinienem pozwać Dubiela? Jakie jest twoja... Nie oglądałem tego odcinka, więc ja uważam tylko i wyłącznie z tego, co też widziałem, że ludzie pisali, że filmy macie bardzo podobne. No ogólnie jakby Rewo chodziło o to, że filmy dubiela niekorzystnie wpływają na mnie, tak jakby, A. bo ludzie piszą na przykład, że on jakby odrabia pracę domową po boksdelu, nie? Okej. Okay. Albo na przykład, że robi film, który jakby, że tam jeszcze na przykład, wystarczy tam jeszcze jajecznicę dodać i tablicę na przykład, wiesz o co chodzi. Aha, aha. Jak, czy uważasz, że to jest real. W sensie, że, że to ma jakiś wpływ. Widzowie, wy też możecie napisać. Kurwa, nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na ciebie. Ty sobie robisz swoje. Nie wiem, czy to ma jakiś wpływ na ciebie. No dobra, no bo tam jest ten film. Już nie będziemy ten, nie będziemy tego odpalać, ale czy ten film, jak się odkleiłem, co on tam nagrał, czy to są takie same filmy, jak na przykład The Goat? Napiszcie. Myślę, że nie. Ja myślę, że ty co robisz swoją robotę, on se robi swoje i gidnie. Uważam, że wpływ tylko i wyłącznie ma to, co ty wypowiadasz tutaj, to, co ty wypowiadasz na The Goat, to, co dodajesz na stories, to ma wpływ. Mhm. Twoje ruchy, a nie ruchy kogoś, bo one rzutują może na trzy sekundy. Dosłownie, że to jakby ktoś sobie tak napisze i już nikt o tym nie gada, wiesz o co chodzi. No dobra, to inaczej, to może zadam wam pytanie, nie? Bo to jest mega ciekawe zjawisko, jakby abstrahując od tego, że wiadomo, Dubiel ma też jakby, no on ma dużo cięższą sytuację, pod tym względem, żeby na przykład, nie wiem, jakoś wyjść z tego. Jak według was on powinien wyjść z tej sytuacji, nie? Jakby jestem ciekawy, jak on by miał rozwiązać tą kokardkę, nie. Bo ja na przykład sobie przekmieniałem z Ulfikiem. Mhm. Wiele jakby takich scenariuszy, bo to jest jakby to. Dla mnie to jest ogólnie też świecie. Branżowo to jest dla mnie ciekawy, ciekawa sytuacja, która jest, nie. I ja nie jestem w stanie na przykład znaleźć czegoś takiego, nie? Jakby on musiałby po prostu cały czas wrzucać filmy, wrzucać film za filmem, wrzucać film. film. Systematyczność, systematycznie i tak dalej, i on by cały czas musiał się mierzyć z tym, z tą krytyką i cały czas i cały czas i właśnie i musiałby robić naprawdę turbopoprawne filmy, nie? Jakby nie ma tam miejsca na błąd, on musiałby być bezbłędny, totalnie, nie? A i tak nie wiem jak daleko mógłby z, z tym zajść. To mnie po prostu jakby ciekawie mnie ciekawi fanby odbudować po prostu, nie? Siemano, pozdrowicie jakoś fajnie, kolega. Nie ma wyjścia, jedno, poszło za daleko. Pozdrawiamy. Co Musi zmienić zachowanie. Byka. A co by było na przykład jakby yy, Dubiel przeprosił na przykład sukanek? Jakby to, co by mogło zmienić to? Jak myślicie, czy to by jakoś wpłynęło na przykład na jego yy, na jego PR, nie? Moim za miałoby to znikomy wpływ, nie? Ale na pewno coś by pomogło, nie? Nie, nie pomogłoby. to jest. Macio, Dzięki Macio, doceniam donate, ale nie chciałbym jakby... To Don... plus... Z... tutaj nie ten

Co za mało lata po Widziałem ten program interwencja na tym o Tom Kuciku. Pozdrowicie go jakoś. będzie chyba teraz, nie? W niedzielę? Ty, na TikToku z wśród, faktycznie. Widzę. Tomasz Chik. Tam było coś takiego, że on wynajmuje jakiś apartament i za niego nie płaci od pół roku i on chce okup niby za ten. Także wyprowadzi się, ale właściciel musi mu zapłacić. No to ogólnie nie jest. Wiadomo, że jakby. Sławki. Jest, 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 można sobie zrobić takie Hech, bo to Tomasz Cik i on jest znany z TikToka jako Mem i tak dalej, no ale to nie jest ogólnie fair play. Nie? Więc to nie jest w ogóle. No nie wiemy, jakby, jak tam nie? wygląda. Ta sytuacja, nie wiemy, jak to wygląda. Ktoś robi, o tym, yy, ktoś robi o tym materiał, muszę zobaczyć, nie? Dziki lokator. Ktoś napisał. Czemu Ulfik to Ulfik? Bo Ulfik mam na nazwisko. No moi drodzy. I tu mamy jeszcze, o. Powiedział, ogarnie ten focus na siebie, masz się daj go na kraty. Nie no, Wiem. masz go. Jest, jest, ale traci się ten formus. No bo jak się ruszasz, no. jak się bujasz tak na fotelu. Czy ma opcję poza Dzięki Obert za umycie podłogi, zrób mi luda. Dzięki, pozdrawiam. Pozdro. I mamy teraz jeszcze jedną, yy, jeszcze jednego newsa, mianowicie Walking